Nazywam się Rafał Bartoszewski. Przez całe swoje życie mieszkałem w mieście, ale zawsze wiedziałem, że to, co najlepsze i najważniejsze, jest poza nim. Właśnie dlatego chcę was zabrać bliżej natury. Kormorany to ptaki wzbudzające wiele emocji. Głównie z uwagi na to, że żyją w pobliżu ludzi, a to zawsze rodzi konflikty. Wędkarze oskarżają je o to, że znacznie redukują liczbę ryb, którymi oni są zainteresowani, choć nie do końca jest to prawda. Jadę właśnie w miejsce, gdzie już wielokrotnie obserwowałem te niezwykłe ptaki, ale nie jestem pewien, czy wciąż tam są. Jakiś czas temu bardzo silny wiatr połamał tam wiele drzew i nie wiem, czy ptaki nie przeniosły się gdzieś indziej. Kormorany są ptakami wodnymi, dlatego można je spotkać nad brzegiem morza oraz nad różnymi zbiornikami wodnymi w głębi lądu. Ja dotarłem na brzeg Wisły, gdzie mam nadzieję je spotkać. Muszę jednak zachowywać się bardzo ostrożnie, ponieważ łatwo jest je wypłoszyć. Jak widzimy, ptaki te nie bez powodu nazywane są również kormoranami czarnymi. Mają czarne ubierzenie z metalicznym połyskiem, ale skóra wokół dzioba jest naga i ma żółty kolor. Ubierzenie zmienia się nieco podczas okresu godowego, kiedy to na udach oraz z tyłu głowy kormoranów pojawiają się białe pióra. Kormorany żyją w koloniach w pobliżu wody, która jest im niezbędna do zdobywania pożywienia. Często siedzą na drzewach, jak te tutaj, ale dla takiego drzewa nie jest to dobra wiadomość. Grupa ptaków zasypuje je bowiem odchodami, które powodują, że po jakimś czasie drzewo umiera. Ptaki mają natomiast idealny punkt, na którym mogą przesiadywać, suszyć skrzydła, zakładać gniazda, obserwować okolice czy pielęgnować życie społeczne. Mają na to czas, ponieważ pomimo tego, że są ptakami wodnymi, dużo czasu spędzają na lądzie. Wszystko to wiąże się z pewną niezwykłą cechą kormoranów. Ptaki te pokryte są piórami, które nasiąkają wodą. Ich gruczoły kuprowe działają prawidłowo, ale wyjątkowa jest struktura ich piór, które składają się z dwóch obszarów. Pierwszy z nich, położony dalej od ciała, ma chorągiewkę zbudowaną bardzo luźno i nieregularnie, podczas gdy drugi, bliżej ciała, ma typową chorągiewkę z równoległymi, ciasno ułożonymi promieniami. To właśnie ta luźna struktura nasiąka wodą, gdy kormorany nurkują. Dzięki temu mogą one dłużej i sprawniej polować pod powierzchnią wody, gdzie mają większą zwrotność. Gdyby jednak pióra były całkowicie mokre, a woda docierałaby do powierzchni skóry, ptaki mogłyby się szybko wychłodzić, a proces termoregulacji pochłaniałby duże ilości energii. Na szczęście druga część piór, ta położona bliżej skóry, utrzymuje izolacyjną warstwę powietrza i chroni ptaki przed działaniem zimnej wody. Kormorany polują na ryby najczęściej indywidualnie, ale obserwowano już także stada tych ptaków starające się wspólnie zdobyć pożywienie. Gdy już zejdą pod powierzchnię, najczęściej niezbyt głęboko, ptaki są bardzo sprawnymi łowcami. Pożywiają się przede wszystkim małymi rybami i w dodatku najliczniej występującymi gatunkami, które potrafią połykać pod wodą, ale czasem łapią też większe okazy, z którymi muszą się wynurzyć na powierzchnię. Kormorany chętnie zjadają nawet martwe ryby. Gdy polowanie jest już zakończone, ptaki te zajmują miejsce na gałęzi, na brzegu czy jakiejś wysepce i szeroko rozkładają skrzydła, aby je wysuszyć. Trudno jest się tutaj teraz poruszać, ale dla kormoranów i innych zwierząt to nawet dobrze.
Nie złam jednak podejść do tych ptaków nawet trochę, żeby ich nie spłoszyć. Poza tym jak tędy szedłem, widziałem też inne ptaki, które zakładają gniazda, zasiedlają dziuple. Mamy teraz okres lęgowy, dlatego po prostu zrezygnuję z tego miejsca, nie będę tu nagrywał. Nie chcę ich płoszyć. Mają tu trochę spokoju, a ja kormoranów poszukam teraz po prostu gdzie indziej. Chcę przyjrzeć się kolonii ptaków, miejscu, gdzie gniazdują, i w tym celu popłynę na wyspę kormoranów. Wygląda to obiecująco. Dzień jest słoneczny, a wokół pełno zwierząt. Wisła w tym okresie tętni życiem, a ptaki są dosłownie wszędzie. Mogą to być czaple, berkozy, łabędzie, łyski, czy oczywiście kormorany. Największe kolonie mogą liczyć nawet do kilku tysięcy osobników, przy czym mogą być z nimi również inne gatunki ptaków, jak na przykład czaple siwe. To właśnie one w dużej liczbie towarzyszą kormoranom na wyspie. Zbliżamy się do wyspy, wyłączamy silnik i używamy wiosła, aby nie niepokoić zwierząt. Gniazda w większych koloniach zbudowane są często zaraz obok siebie, a ptaki zakładają je najczęściej na drzewach, choć widuje się je również na ziemi. Kormorany, pomimo swoich rozmiarów i ścisłego związku z wodą, dobrze poruszają się po drzewach, co czasami wygląda wyjątkowo interesująco. Gdy samica złoży jaja, wysiadują je oboje rodzice, którzy tworzą monogamiczne pary. Pisklęta wykluwają się po około 3 tygodniach, nagie, ślepe i bezbronne, całkowicie uzależnione od rodziców. Oni natomiast starają się dostarczyć im odpowiednią ilość pożywienia, zwracając je wraz z wodą wprost do dziobów piskląt. Zdarza się, że młode ptaki na rok przed przystąpieniem do rozrodu pojawiają się w pobliżu kolonii, żeby sprawdzić, gdzie mogą znaleźć najlepsze miejsce do założenia gniazda. Robią to w czasie, kiedy pisklęta już się wykluły, ale zanim się opierzyły i opuściły gniazdo, dzięki czemu mogą ocenić realne szanse na osiągnięcie sukcesu rozrodczego. Okazuje się, że ptaki, które zachowują się w ten sposób, rzeczywiście częściej zajmują lepsze stanowiska. Kormorany są ptakami wędrownymi, które na zimę odlatują kluczami nawet na tysiące kilometrów od swoich lęgowisk w poszukiwaniu miejsc, gdzie wciąż będą w stanie zdobywać pożywienie. Wiąże się to głównie z zamarzającymi zbiornikami wodnymi, uniemożliwiającymi polowanie. Nierzadko zdarza się jednak, że ptaki nie odlatują na zimę, szczególnie jeśli lokalne warunki im na to pozwalają. Polskie ptaki widywane były nawet na Saharze, a do naszego kraju mogą na zimę przylatywać zwierzęta z północy Europy czy Skandynawii, a nawet z Europy Zachodniej.
Będąc w pobliżu wody, zawsze warto rozglądać się w poszukiwaniu ptaków. Często może się okazać, że zobaczymy kormorany, ale nie odwracajmy wtedy wzroku. Zatrzymajmy się i lepiej przyjrzyjmy się tym ptakom, bo naprawdę są warte poznania.